Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Tanecznym krokiem wchodzą w jubileusz 35-lecia swojej działalności. Reprezentacyjny zespół pieśni i tańca Ziemia Myślenicka to niewątpliwie barwna, roztańczona i rozśpiewana wizytówka miasta i gminy Myślenice, która przez dziesiątki lat skupiała i skupia kolejne taneczno-wokalne pokolenia. Szanowni Państwo, nie mam najmniejszych wątpliwości, że przez te 35 lat swojej działalności nasz zespół na stałe wpisał się w historię miasta i gminy Myślenice, edukując i wychowując setki, a może tysiące mieszkańców naszego regionu. Dla każdego członka zespołu Ziemia Myślenicka jest czymś wyjątkowym, zarówno dla osób, które związane są z nią od początku. Dokładnie 35 lat temu, na 22 lipca 1987 roku, Ziemia Myślenicka dała swój pierwszy koncert. 35 lat to jest szmat czasu, zmieniło się w tym czasie bardzo wiele. Nie wszyscy dożyli 35-lecia, ale Ziemia Myślenicka trwa jako całość. Jest piękniejsza, coraz jest bardziej profesjonalna. Jak i dla tych, którzy swoją przygodę z zespołem pieśni i tańca rozpoczęli nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście lat temu. Ziemia Myślenicka jest dla mnie dużą częścią mojego życia już od właściwie 13 lat. Zarówno przez taniec ludowy, który stał się moją największą pasją, ale i przez ludzi, których tutaj poznałam. Takie przyjaźnie pozostają na lata. Z okazji jubileuszu 35-lecia działalności Ziemia Myślenicka planuje wydać monografię, której współtwórcą może być każdy, kto posiada archiwalne materiały dotyczące działalności zespołu. Mogą być to na przykład fotografie czy artykuły prasowe. Jeśli chcecie się nimi podzielić, można kontaktować się w tej sprawie mailowo bądź telefonicznie. Archiwalne materiały będą pozyskiwane do końca kwietnia bieżącego roku. W imieniu kadry artystycznej oraz wszystkich członków zespołu pragnę serdecznie Państwa zaprosić do wspólnego budowania i wspólnego stworzenia monografii zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka, która oprócz galowych koncertów jubileuszowych, które odbędą się w grudniu, będzie swoistym podsumowaniem tych 35 lat działalności artystycznej. Serdecznie zachęcam i zapraszam. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.